No to już fajny okon jest. Ale przywalił. W dzisiejszym wędkarskim vlogu łowimy okonie, sprawdzamy przynęty, porównujemy wędki i pokazujemy techniki opadu. Zostawcie łapkę, suba i oglądajcie do końca. Zapraszam. Witam skibal serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Nie uwierzycie, jakiego ja mam dzisiaj gościa. Patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pana tu sprowadza do las? Dobrego? A, przyjechałem sobie na wycieczkę taką, mi się nudziło u mnie już. Przyjechałem sprawdzić, jak to się tam w tym sklepie dzieje. Doktor Relax przyjechał ten, sprawdzić, czy leki schodzą na niechętne ryby. Dobra, powiem wam prawdę. Ogólnie kogut oglądał ten film. Jak żeśmy łowili okonie na kanale żerańskim, powiedział mi tak: Sebek, ja przyjadę tutaj do was i wam pokażę, jak to okonie na kanale żerańskim się tak naprawdę powinno łowić, bo się na tym znam. No i teraz przez cały tydzień, bo nie wiem, czy zauważyliście, u mnie są tak prawie, że daily vlogi, cały tydzień będziemy łowić na kanale żerańskim, a wybaczcie, muszę pasy zapiąć, bo coś tu bliska. Zapnij do bezpieczeństwa. Tak więc ja jestem w ciężkim szoku i naprawdę szanuję tutaj decyzję Kogucika, że będzie nas wszystkich szkolił w łowieniu okoni na kanale żerańskim. Powiem ci, Michał, bardzo odważnie, bardzo odważnie. Tak, tak, bo ja lubię wyzwania, a już wiele osób pod moimi filmami pisało, że o, jeżdżę sobie po świecie i że to tam, gdzie się nie ruszę, to na pewno łatwo jest złapać. Dlatego, dobrze, i napisali, tak, żebym tak, przyjechał na kanał żerański i pokazał, jak to się robi, no to jestem. Bo na takim na przykład jeziorze gigantów, to przecież wiadomo, że każdy, nie, to tam nawet, każdy dureń złowi nawet sobie 50. Złapał, nie? Słuchajcie, nawet ja tam złowiłem 50, co przecież to są jakieś żarty. No dobrze, a tak naprawdę to kogutek w poniedziałek zasuwa nad jezioro gigantów. Bardzo zazdroszczę. Też bym chciał, tylko muszę się odbaleronić jeszcze troszkę schudnąć i na pewno w przyszłym roku też polecę nad jezioro gigantów, ale za to jutro, aby nie było nam tak smutno, że kogut jedzie, a ja nie, to jutro jedziemy nad fajne jeziorko do naszego znajomego łowić polskie okonie. Może nie aż tak gigantyczne jak te hiszpańskie, ale na pewno też będzie fajnie, no i sobie połowimy. To tutaj już? Tutaj już, no. Jestem bardzo ciekawy reakcji Michała, bo on od wielu lat współpracuje z firmą Relax i podejrzewam, że on nawet nie wie, że są inne gumy na rynku. Łowiłeś kiedyś innymi gumami niż Relax? A są jakieś inne? Boję się, że będzie w szoku. Trochę się zmieniło, odkąd tu byłem ostatni raz. Kiedy ty tutaj byłeś w ogóle? No byłem, jak jeszcze niczego nie było. A, no tak. Kogutki. Tam wisi kogutek, zobacz. Tu wisi kogutek. No. Tylko w najlepszych sklepach wędkarskich. No, mam. Mam, kogutek zaprezentujesz? Roztworzysz? 3XL. No taką sobie zamówiłem, ale no powiem ci, zaraz założę. Fajnie, bo jakby z firmą Relax jako pierwszą nawiązaliśmy współpracę. O, jest zadziorek tutaj z tyłu. No, wiecie, czy pokaż. Tutaj oczywiście guma Ohio, moja ulubiona. Zadzior, no fajnie, mi się podoba. Ty nie za dużo trochę? Ty chyba schudłeś. Ja pierdzielę. Jak ja zmizerniałem. Graty wszystkie zabrane na rybki, teraz pojedziemy do mnie do chaty, wypijemy jakiś taki malutki aperitif, chwilę się prześpimy i ruszamy. The next day. Siema. O nie, nagrywam. Nagrywam. Miałem strach. Tak, normalnie. Jak tam? Godzina snu. Bardzo dobrze. Ja się nawet nie położyłem. O. Jest nasza gumowa ladacznica. Odkurzasz go? No posprzątać, zanim kierownictwo wejdzie na... Zarząd będzie. Fajnie znowu. Pełen skład, można by powiedzieć, to nie do końca pełen, bo tam jeszcze kierownik by się przydał tak naprawdę. Już nie mówiąc o naszych chłopakach sklepowych, o Pawle i o Adasiu. A jakieś problemy z kobietami chyba mieli na niedzielę i coś tam się... Ale to już nie wnikaj. 5 hours later.
Mhm. Piękny okoń. Piękny. Ładnie chodzi. Lepsza rybka tu będzie chyba. Zobaczcie, jaki piękny okoń. Ładniejszy rybek. By nie mówić, bardzo przyjemny okonek. Taki dobre 30 plus. Michał i Kogutek są na pontoniku, a ja dzisiaj goszczę na łódeczce u naszego percz profesora Marcina. Cześć. Dzień dobry. A dzień dobry. Dzień dobry. Marcina znacie z filmów pewnie z Hiszpanii. Kojarzycie lub nie. Jak nie, to obejrzyjcie, zapraszam. A my dzisiaj ogólnie molestujemy wiosenne okonie. Kiedy tutaj, Marcin, w ogóle te okonie najlepiej biorą? Bo tak jeszcze tak wstępem, jesteśmy na dużym, rynnowym jeziorem. Jakie to są największe głębokości? Dosyć głęboko, pod 30 metrów. Tak, może zacznijmy od stycznia ogólnie, bo tutaj raczej rzadko przymarza, można łowić sobie z łódki od początku sezonu. Jakie miesiące są najlepsze, jakie pory? Bo to już chyba końcówka. Myślę, że tak. Przed Darłem to na pewno jest już powoli końcówka. Ale styczeń do połowy lutego. No jesteśmy w ostatnie, myślę, dni. Kiedy one jeszcze jedzą i są zainteresowane jakimś tam pokarmem. Nie? No tak, bo potem pójdą w tarło i jak to mówią, po ptakach będzie. Raczej blaty, raczej górki, takiej głębokości. Raczej blaty, jakieś głębsze miejsca, nie? Woda jest cieplejsza tam, także jeszcze są zgrupowane, ale powoli się przemieszczają, nie? No właśnie, tak się o wszystko wypytuję, bo w okolicach Warszawy raczej nie ma takich akwenów, a tutaj sobie łowimy troszeczkę na innym zbiorniku. No i ogólnie dzisiaj sprawdzimy, jakie przynęty nam się najlepiej sprawdzą. No z tymi wiosennymi okoniami to mnie trochę poniosło, bo mamy początek marca, ale wiecie, jak to jest takie myślenie życzeniowe, bo już każdy by chciał, aby się zrobiło cieplej, aby te łowienie odbywało się w takich przyjemniejszych warunkach. No, ale jest jak jest, nic, bierzemy się do roboty. Windo. Winduj to, panie. Pięknie. Taki cudaczek. Cykatka? Impuls. Tak. A, impuls. No, kiedyś takiego miałem, tylko w kolorach okonka. To bardzo ładne. Fajna rybka. No, jakie ma pijawki? No, nie muszę wstać. I wodujemy go. Tylko hop. Chyba lepsza będzie. O, piękny. Tak? Piękny. Super. Krasnacu. Puszczaj. Mam rybkę. No jakąś taką nie za bogatą. O, jak przyfikał. Orzuł, no. Akurat się odpalił, jak zacząłem mieć kabanosa. Czyli taki znak. No pokaż się, bąbelku. Nie. O. O. Marcin. Jak to mówią, przyjrzyjmy się temu z bliska. Sympatyczna rybka. Sympatyczna. Spadł. No, fajny. No. Na kotwiczce. No. Śliczny. Ja sobie jak zawsze tą przynętę troszeczkę przeciągam, ale ogólnie bardzo monotonne prowadzenie na 5-gramowej główce. Ale na przykład Michał łowił dzisiaj na 10-gramowej, też miał ryby. No i przy takim przeciąganiu potrafił właśnie
fajnie puknąć. No szkoda, że nie zawsze, tylko tam co któryś raz. O, a tutaj już ciągniemy troszeczkę pod górkę. Przed nami jest rynna. A wody jest ogólnie, ile Marcin? Pod nami? Koło 7 metrów, czyli tam na środku będzie koło 9 pewnie. Dobrze mówię? Pewnie tak. Pewnie tak, no to fajnie. Uda się albo nie uda. Uda się albo nie uda. Ale widzę, że ty tak bardziej pracujesz z kołowrotka, prawda? No różnie. Krótkie skoki, ale takie bardziej żwawe. Ja na przykład bardziej wędką na przykład prowadzę przynętę, ale to też jak kto lubi, prawda? A bo o tej porze chyba nie za szybko. Jak one takie zleniwiałe. Rano chciały szybciej, nie? No rano tak. Ale w ogóle same brania, bardzo fajne, bardzo wyczuwalne, no takie wręcz łupnięcia, można powiedzieć. O, to chyba ryba. Ale ładnie puka głową. Dobra, chodź kolego, przestań się wygłupiać. Dawaj, tutaj, dawaj do tachy. Hopa, jaki ładny. Co? Chciałbyś. Piękny okuń. No. To już jest piękna rybka. No i taki rybek upolowany. Bardzo. Wodujemy go. No nie. Pod 50. O, takie prawie pod 50. No i zobaczcie, cykatka. Pięknie. Ty, i znowu jem kabanosa, nie wiem o co tu chodzi w ogóle. To tylko jem kabanosa, to ta zuryba, o, chyba ładniejsza nawet. Ty zobacz, jaki ładny. O nie. Uważaj, bo podbierasz, jakbyś tego złapał. No, czyli klasycznie, jak to mówią, adusta bierze usta. Dawaj adustkę. Upa. Mimo tego, że te oko nie widać przy dnie, to mają na nas totalnie wywalone. Wczoraj Marcin złowił 14 sztuk. Dzisiaj bardzo wysoko skoczyło ciśnienie i one już tak nie bardzo chcą żreć. Ale powiem wam, że zawsze można podjąć kilka kroków, aby zwiększyć sobie szanse i zaraz wam powiem, co to na przykład może być. A więc tak, pierwsza rzecz to jest główka jigowa. Ona tutaj jest taka w miarę srebrna, bo jest nowa. Można ją na przykład pomalować jakimś ciemnym lakierem do paznokci, aby nie dawała żadnych odblasków, bo po prostu okonie, a też pstrągi czasami tego bardzo nie lubią. Akurat w tym jeziorze jest bardzo czysta i klarowna woda, więc faktycznie to może rybom przeszkadzać. Następna rzecz to jest agrafka. Tak naprawdę po dobraniu główki jigowej najlepiej tą agrafkę byłoby zlikwidować i po prostu przywiązać fluorokarbon bezpośrednio do główki. Okonie są mega wzrokowcami. No i jeszcze jedna rzecz. Tutaj fluorokarbonu mam przywiązane z 70 cm. Są wędkarze, którzy wiążą nawet 3 metry. 3 metry, aby okonie nie zauważyły nic podejrzanego. Może ktoś z was powie, to przesada tam i tak dalej, ale wiecie co,
porozmawiajcie z zawodnikami, którzy robią wszystko, stają na głowie, aby tych okoni złowić jak najwięcej. Podejrzewam, że jakby było więcej czasu i miałbym na przykład jeszcze jeden dzień, aby tutaj połowić, to w ten sposób bym kombinował. Ale że tego jeszcze jednego dnia nie mam, no to już zostanę przy tym, co mam i tyle. Pecz, profesorze, dobrze powiedziałem? Tak, doskonale. Właśnie zrobiliśmy taki przypon długi. 3-metrowy zrobiłeś? Tak. O, super. Zaraz zobaczymy, czy to się przełoży na jakieś wyniki. A grawkę też wyeliminowałeś? No jeszcze nie. Za chwilę to przerobimy. To jak jeszcze przez 2 godziny nie będą brały, to pewnie Marcin zdejmie też agrawkę. No i teraz zobaczcie, moi drodzy, no jednak co miejscowy wędkarz, to miejscowy wędkarz. Ładny. Ładny chrupek, no. Fajny. Proszę. Tak. Fajny. Taki, no, sympatyczny rybek. No chodź tu rybku. Tak, no ten mniejszy. Ten mniejszy już nie jest taki bogaty jak te poprzednie. Zażar radustkę. Kurczę. Opa. Tu przynęta coraz bardziej zdemolowana. Zdemolowana. No dobra, czy się tak. Wszystkie te adusty w kolorach naturalnych fajnie działają. Bo to nie jest akurat 4 sale, tylko trójeczka. O, jaki malaczek. O. Na kanale żerańskim byłby niezły, ale tutaj to tak. Bo to jest tak, wiesz, już potomek. No ale pokaż. No. No, jakbyś go nie zaprezentował, to złożył. Dupy nie ulgę. Poświęcą mi panowie chwilkę na krótką rozmowę? A dlaczegoż to? Panie Kogucie, czy mógłby mi pan pokazać przynęty, które się panu sprawdziły dzisiaj na tym łowisku? Czy, które mi się sprawdziły? Sprawdziła mi się to tak naprawdę jedna przynęta, bo na razie mam tylko jednego okonia i było to takie oto właśnie banjo. A to jest banjo trójeczka? To jest banjo trójeczka. O, główeczka chyba taka kolorowa? Tylko taka główeczka? Główeczka to jest główeczka od relaksa, ale pomalowana przeze mnie. Aha. Własnoręcznie tą główeczkę pomalowałem. Kolorek naturalny taki zgniło. Jakiś taki zgniło perłowy. Z brzuszkiem glow, czyli świecącym na seledyn w ciemnościach. Główka pomalowana na zielono. Główki sobie pomalowałem, ponieważ na jeziorze... Ponieważ cię nudzi ogólnie. No też, ale na Jeziorze Gigantów jest taka teoria, że jak są ołowiane, no to okonie podobno już tam się trochę nauczyły, że wiem, to coś o co złego, chodzi. Nie? Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj. A może... oprócz tego miałem jeszcze puka na to i na to. Pokaż. Tylko niestety rybki nie wyjąłem. Tylko spartoliłeś po prostu. Spartoliłem, przespałem trochę, bo niewyspany byłem. A, musiałem, no właśnie. Musiałem właśnie się troszeczkę... To przez ten wczorajszy aperit, panie Michale, słyszałem, że pan złowił przepięknego dzisiaj okonia. Rozumiem. 40-czka. Jednego. Ale 40-czka. Czy mógłby pan zaprezentować? Ryby nie mam już. Zjadłeś, okej. Złapałem na sikariu. O, proszę bardzo. W tym rozmiarze. Tego 40-czka. Tak, miałem 2 ryby na pewno. Czy też ci cieniuje, pokaż. Proszę. No tak, zaprezentuję ładniej. Bardzo ładne sikario. Od Maikado. A druga gumka? I oczywiście od Westinka. Klasyka. Gatunku. Jedną rybkę. I na to też fajna rybka, tak? Tak. I to wszystko. Pewnie tej gumce powiedziałeś, że jak nie złowi ryby, to ją do radka odesiesz. O, dokładnie tak. Bardzo dobrze. No zobaczymy jeszcze, co wieczorem. A, bo życie sobie taką siestę strzelili. Tak, ja się powoli. Czyli po hiszpańsku. Do Hiszpanii się przygotowuję, więc siesta musiała... Spanie w dzień, no to jest piękna sprawa, oczywiście. Na wyspę, jak będę teraz na Hiszpanii, sobie karimatkę rozścielam, jak wiesz, będzie przerwa w żerowaniu okoni, karimatka, wiesz, obiadek, cyk. Słuchaj, jak ja mam przerwę w żerowaniu, to też się kładę. No, dokładnie, norma. Coś w tym jest, nie? Coś w tym jest, prawda? Grube ryby tak mają. No. Dobra, płyniem, co? A jak u was w ogóle? A, jakieś tam takie, wiesz. Nie, taki super grubas to nie jest. No, taki. Taki tam. Chodź, bombeloza.
Ale zaczynają pukać. Uciekaj mu. A tam uciekaj. On cię zje. No i przecież nie zjem go. Ale fajnie puknął. Opa. Otwórz buzię. Nie rób se jaj. O. No i co, Marcinie? O, znakomicie. To co, pochwaliłbyś się tymi przynętami, co? Na oko, nie? Jakie przynęty? No takie na takie zimowo-wiosenne. Przedtarłowe. Jałowie na wędkę. Na wędkę. I na glizduna. Tak. Ale gumowego. Na przykład takiego. A nie, ty poczekaj, do takiego nagrania to się muszę przygotować. Mamy tak. Tradycyjne. Shottizy. Różnego kalibru. Naturalne kolory. Ja to w ogóle, wiesz jak ja nazwałem Shottiza, wiesz jak nazwałem Shottiza ostatnio? Nie wiem. Hiszpańska pięść. O. Bo to już tam się kończyły, tak były zżerane. Przychodzi taki okres, kiedy oko nie bardzo dobrze reaguje na imitację larw, glizdunów. Tak to jak dorzuć? Tutaj mamy ochotkę, jakieś kajtechy, naturalne. Takie robaczki, imitacje, także to co one zbierają. Jaskółka też się nawet sprawdza zimą. Mhm. Także. Czyli tu taka, tak, o, taka zbieranina. A dzisiaj coś się sprawdziło? No, dzisiaj. A jeszcze zapomnieliśmy o jakichś tam twardych przynętach, cykady. No tak, bo dzisiaj cykada to chyba ci się sprawdziła najlepiej tak naprawdę. Dzisiaj cykada, tak. A, ale to ja już pokażę tą cykadę, bo ja mam taką samą, bo dostałem od Marcina, to wam zaraz zaprezentuję. No u mnie bardzo monotematycznie tak naprawdę, no bo ta adustka, no ale tu już wam ją pokazywałem, a cykadka, gdzie ona jest? O, taka mała cykadka od Spinmada, nazywa się Impuls. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wam opowiadałem w tym odcinku o jeziorze Boren, jak żeśmy łowili okonie, właśnie, że najlepiej reagowały na takiego impulsa, tylko że nie w kolorze naturalnym, tylko w kolorze okonka. Po prostu rewelacja. Jeszcze tak szybko o gumie Adusta Pentashad. W zeszłym sezonie w Dzielisie łowiłem egzemplarzami czterocalowymi. O, to jest właśnie pęta czterocalowa. Ale że wiem, że wielu z was bało się kupować na okonie aż tak wielkie gumy, to żeśmy wprowadzili teraz trzycalowe pęty. Są mniejsze i może nie będziecie takich bali. Przewaliliśmy całą masę przeróżnych okoniowych przynęt. No, nieliczne z nich zadziałały. A tutaj na dnie widać, że troszeczkę tych okoni leży, no, przyklejonych do tego dna, bo na echosondzie to widać tylko takie stróbki. No, wiecie, jak to mniej więcej wygląda. Jest ich całkiem sporo. Ryby z pijawkami, czyli faktycznie takie jeszcze wlepione, mało aktywne. No i teraz jest pytanie, czy akurat te przynęty zadziałały, bo to są właśnie te przynęty, czy to raczej trafialiśmy na króciusieńkie okienka w ich żerowaniu, kiedy one się po prostu odpalały. Napiszcie, co o tym sądzicie. Mam dzisiaj dwie wędki, pewnie już zauważyliście. Jedna to jest Berkeley URBN 1,8 gram, 210 cm. No, to jest wklejeczka. Widzieliście ją w zeszłym sezonie, już tą wędką łowiłem. Właściwie przełowiłem nią, no może nie cały sezon, bo przesadzam. Mam jeszcze taką do 14 gram. A tutaj mam dla odmiany, wziąłem kolejną wędeczkę do sprawdzenia. To jest Savager SG2, 213 cm, 1,5 do 5 gram. Dwie całkowicie inne wędeczki, no może takie, no powiem, że budżetowe, prawda? Tu macie wklejkę kontra wędkę pełną, bardziej, może nie lejącą się, ale no, Berkeley jest taki bardziej cięty i szybszy. A tutaj ta sztuweczka jest taka odrobinkę bardziej spolegliwa. Berkleyem można dalej rzucić, lepiej się ładuje, ale przewaga tej wędki, na pewno dużo lepiej będzie trzymać rybę, nawet bardzo dużą rybę. No i tą wędeczką można na przykład sobie połowić też elegancko na woblerki. Ale więcej oczywiście będę mógł o tej wędce powiedzieć za jakiś czas. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ta wędka ma szczytówkę bardzo miękką, ale tak samo jak we wklejkach,
ta szczytówka się pięknie poddaje przy braniu, więc nawet jeśli się spóźnicie chwilę, to nic się nie stanie, prawdopodobnie okoń połknie tą gumę dosyć głęboko, zatrzcie ją. Oczywiście jak będziemy ochotę, jeśli tą gumę dobrze dobierzecie. Co tam mamy? No i kolejnego dziada. Oj, ten. Ten troszkę lepszy. No, słoneczko. Telegrafista. Słoneczko się zaczęło chować za drzewami i się od razu odpaliły. No, kolega. Pokaż się. No, jaki ty jesteś? Pokaż się. Ty jaki nerwus. Ale śliczny. O, panie. To już ci go ładnie prezentuję. Taki ślicznotek. Fantastyczny. Fajny, co? Super. Opa, opa, opa. No, fajny. No to już fajny oko jest. Ale przywalił. Ja na przykład bardzo lubię takie prowadzenie, o, takie dwa szybkie ruchy i dopiero wtedy przeciągnięcie. I dzisiaj ryby właściwie wszystkie brały nie w opadzie, tylko na tym takim przeciąganiu, przynęty, przeciąganiu. Tak troszeczkę prowadzenie podobne do tego, jak niektórzy prowadzą bocznego troka, no bo bocznego troka też można na różne sposoby prowadzić. Moi drodzy, to chyba na dzisiaj tak naprawdę wszystko. Nie wiem, czy jakaś ryba dołowi pod wieczór, ciężko mi powiedzieć, ale chyba będziemy się i tak niedługo zawijać. Jak coś się dołowi, to Wam pokażę po napisach. No, a to na dzisiaj wszystko. Jak się podobało, to zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję i trzymajcie się, na razie. Hej!